Siema wszystkim. Dzisiaj zaś my są na Bażynie, no tym razem stanowisko 16-17. Dzisiaj też ze mną jest Darek z naszego teamu. Ostatnio my tu byli z Marcinem, to my pochytali 12 karpi przez 4 dni. Dzisiaj niestety pogoda nam nie dopisuje. Cały czas padle, musimy się rozwijać w deszczu. Może coś uda się złowić. Miłego oglądania. No. 10 kg amur. Wiesz, ryba nasze zasiadki. Daj go puszczaj, bo jest strasznie nerwowy. Odkażemy rana. Zdjęcie i do wody. Dobra. Taki piękny amurek. Piękny amurek. 10 kg. Na 2 squid livery. 16 kuleczki. Puszczaj go, bo nie dawasz go z powrotem do wody. Bo nie dawasz rady. Ale poszło. Masz? 11 kilo. Piękny, pełnołuski karpik. Możesz tam odklikać, teraz blisko. Z bliska możesz ten pychol. Taki piękny karpik, równy 11 kg. No, elegancki. Zdjęcie i do wody. Jest godzina 5 rano. W nocy udało się złowić jednego karpia, jednego amura. Niestety no, pogoda nam nie dopisała. Odkąd my przyjechali, cały czas wpadze. W ogóle nie przystało. Jeszcze w nocy były 2 spinki. Teraz zestawy na nowo wywiezione. Czekamy na kolejne branie. Póki dali padze, na razie brania też nie ma. Postaram się wam powiedzieć coś o moim zestawie. Zaraz wam pokażę, jak ten zestaw wygląda. Na dzisiejszą zasiadkę postawiłem na hok z nasza. Jak na razie się sprawdzą. 2 ryby się udało złowić. Wos zrobiony dość długi, bo na 2 kulki proteinowe. Pozycjoner, jak widać, miękko plecionka. Na 10 kg wytrzymałości. Tak wygląda właśnie mój zestaw. Warunki, jak widać, amur goda do nas, tak oszustka, leje cały mokry. Szybkie zdjęcie i wypuszczamy go z powrotem do wody. Włożymy rana. Kolejna ryba, tym razem Darek szarpie jakiegoś wielkiego karpia, szarpie chyba. Na razie nie wiemy co to jest, bo go nie umiemy ruszyć z dna. Pogoda, jak widzicie, dali sztyc padzeń. No, niecałe 7 kg. Taki piękny karpik. Odkażymy rana i do wody. Tak, nasza zasiadka do tego końca. Jedna nocka na Bażynie. Cały czas leje deszcz. Będziemy się musieli w tym deszczu pakować. A wam, jeżeli się film podobał, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie komentarze, odwiedźcie naszą stronę na Facebooku. No i do następnego razu. Myślę, że następnym razem, jak się wybierzemy, to nam pogoda dopisze, że pójdzie coś więcej nagrać. Na razie.